witam na moim kanale SimpleZorda i dzisiaj znowu gram sobie w Stick War Legacy. I ten serwer sobie, wow, prawie godzinę w to grałem. Ale to sobie usunę, ponieważ, no wiecie co. Ja przechodzę te levele i już wszystko wiem. Tutaj nie wiem, kto jest, chyba włócznicy. O Jezus. Włócznicy, tak. O Boże, jak tutaj ciemno. I to chyba nie pamiętam. Dobra, spoko. Tutaj już mam takie podstawowe rzeczy, czyli łucznik i gniew miecz. Złoty hełm. To pasi mi. No i tutaj są ci włócznicy, którzy mogą rzucać. Ja sobie zagrałem za jeszcze dwa levele, no ale to się już więcej nie powtórzy. Najwyżej będę dokańczał na innym serwerze, ale dokańczał te levele, które już przeszedłem na odcinku. No ale już mają jakąś standardową armię. No, wielce standardowa. Jeden włócznik. Tak z jednej strony mógłbym ich zaatakować, ale z drugiej strony tego nie zrobię. Bo jeżeli się odwrócą, w sensie, że zrobią odwrót i wypuszczą tych swoich ekstra ziomków, którzy biją 42 na strzała, to już będzie po mnie i po mojej armii. Ale ja ich muszę śledzić. Czy oni nie atakują mnie? Dobra, zrobię odwrót. Chciałem tylko, żeby górnicy oddali złoto, które mają. Dobra, no i można uciekać. Ej no! Oni są za mocni, odwrót! Odwrót ludziska. Dobra, ci czerwoni dadzą radę sobie. Prawda? Tak, 52. Jeszcze ich nie ulepszyłem do końca. Ale dzisiaj to zrobię. Niszczą mój pomnik, wiem. Ale co poradzę, jak nic nie poradzę. Cios poniżej pasa. Ja tutaj nie za bardzo widzę, bo jestem na dworze. Ale spoko, jak na razie może być. Jeszcze się leczą, więc... No, akurat się przestali leczyć. Spoko. Taka moja mała armia. I widzimy się po przerwie. Okej, jesteśmy już po przerwie. Jestem w domu, więc teraz więcej widzę. No i dobra, odwrót. Oni są za silni. Trzeba skomponować mega super armię, która sobie da z nimi radę. Nie chodzi mi, żeby ciągle się odwracać, jak oni atakują. Właśnie. I nie wracam tu nigdy więcej. Jemu się respią dość szybko. Ale wiem, że są na pewno drożsi niż łucznicy. Dobra, więc już pewnie się nie leczą, a więc obrona. Powinienem trochę postawić gniew mieczów. Praca górników idzie nawet sprawnie. No jeszcze tego brakowało. Ale jest ich trzech. Nas też jest trzech. Nie no, zapomniałem jeszcze o moim jednym rzędzie. Odwrót, odwrót ludziska. Albo nie, obrona. Tak z jednej strony chciałem się odwrócić, a z drugiej chciałem po prostu oddalić łuczników od nich. Dobra, spoko. Teraz powinno być już łatwiej. Siemson. Właśnie muszę postawić... O, nie. O, nie. Jego to oni pokonają. Już myślałem, że wygrałem. Zrobię odwrót, póki mogę. Jeszcze więcej gniew mieczów, bo ich jest zdecydowanie za mało.
Dobra, już mam ich 4 i ciągle się respią. Właśnie, jeszcze powinienem też... Czemu górnik ma tak mało życia? A nie, zapomniałem, że to jest ten pasek. Pasek wydobycia złota. Dobra, człowieku, działaj sam, bo tu chciałem szybciej odzyskać trochę kasy na moich gniewmieczów pięknych. Jak was znam, za chwilę powinniście na mnie polecieć. Bo tacy jesteście. Ole, ekstra wygląda ich pomnik. Może ja ich tym razem zaatakuję. To jest całkiem niezłe wyjście. Dobra, mam trochę łuczników. Zrespiłem sobie jeszcze jednego, tak na wszelki. Wy tutaj mi kopcie. No i... A tak. Ich jest 5. A oni są mocni. Dobra, ale nie powinno być teraz z nimi trudu. Jeszcze sobie więcej zrespię, żeby tutaj do mnie przyszli. Ale dobra. Koniec, odwrót. Odwrót do bazy. Prawie go trafili. Tego mi było trzeba. Że ta armia im wystarczy, żeby ich załatwić, ale potrzeba więcej gniewmieczów, bo ich jest o wiele za mało. Myślałem, że ich załatwiłem. A pewnie zaraz mi za kolejnego ziomy. Znając tą grę. Dobra, myślę, że takie wycofywanie się jest trochę nudne, więc widzimy się po krótkiej przerwie. Okej, mój atak działa. Wycofują się. Teraz zaczynamy ruszać im pomnik. Gniewmieczowie załatwiają jednak sprawę. Ale tutaj chodzi o łuczników. Ci odwracają uwagę ich. Jezu, mam tu gdzieś, stary. Załatwię ci górników. Taki jestem miły dla ciebie. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Po tym wszystkim, że się wycofywałem. O nie, dobra, odwrót. Dobra, tak jak przeczuwałem, oni już zaczynają atakować. Dobra, tutaj już atakują powoli, ale to wciąż za mało. O nie, trzeba trochę ich wezwać tutaj. To jest trochę tych strzelników. A pomniku rozwalić mi nie powinni. Bo łuczników mam naprawdę masę. Czyli tak. Łucznicy to jest strategia. Łucznicy załatwiają sprawę, więc trzeba ich postawić więcej. Mieczów też wypadałoby trochę więcej postawić, bo tak naprawdę oni odpierają ataki, kiedy łucznicy strzelają wprost na pomnik. Trochę skomplikowane, ale lecimy. Lecimy, damy sobie radę. Nie mają już żadnych włóczników. Więc będą musieli wzywać posiłki. Jakie posiłki? Będą musieli się bronić. A z moimi łucznikami nie mają szans. No jacie, co mi zrobicie takim jednym? Dobra, w następnej rundzie będzie masa. Wow. O nie, to chyba nie ten serwer. Jak nie ten serwer, jak tamten usunąłem, ludzie? Dobra, rzut włócznią. Spoko. W kolejnej rundzie będzie trochę więcej cięć. No ale chodzi o to, że jest już 9 minut, a ja sądziłem, że przejdę chociaż 2 levele. No i pora ulepszyć trochę ten miecz. Wow, ten miecz wygląda spoko, ale to wygląda ekstra. Mag? To jest mag? Tak, mag, chyba mag. Co to?
Działo w posągu. Posąg. O, tak. Dobra, popatrzmy na mapę. Teraz są magobójcy? Później jest jakiś Pertland? What? Gniew mieczów? Ej, no nie. Oni nie chyba... Ja cię już myślałem, że oni idą tak... Myślałem, że oni idą od razu na mnie. To ja muszę zbudować armię. Wow. Okej, gniew mieczowie mnie zaatakowali w ogóle niespodziewanie przeze mnie. I serio, myślałam, że oni będą trochę twardsi. Dziwne. Bym jeszcze nagrał za chwilę, w sensie odcięciował i tylko nie końcówkę levelu, ale ja myślałem, że to będzie trwało chociaż odrobinkę dłużej. Serio mówię. Tak, co mam dalej? Magobójca. Oh my goodness. Magobójcy. O nie, ja przeczuwałem, że będą magowie. Dobra, koniec ciemnienia. Ja ten level już sobie przechodziłem. Bo nie mogłem się posunąć. Ta gra jest taka ekstra, że nie mogę przestać w nią grać. Muszę ją włożyć do zakładki do nagrywania. Żebym w nią nie grał po prostu. Ona jest taka epicka, że ja w nią ciągle gram. I przechodzę te levele. I ja wiem, że tutaj strategią są łucznicy. To jest prawda. A mag kosztuje 1200. Tak od razu z grubej rury musieli mnie zaatakować? Jednym magiem? To jest głupie. Tak jednym magiem atakować, a ja... Moi ludzie muszą się trochę uleczyć przed kolejną bitwą. Bo ja z tymi magami już nie wytrzymam. Ten level nie będzie aż dla was tak ciekawy jak dla... No nie mówcie, że kolejny atak. No oczywiście, że kolejny atak. Bo czemu nie? Dobra, do obrony. Do obrony. Do obrony szybko mów. Szybko. Załatwmy to szybko, dobra? Nie, nie możemy załatwić tego szybko, bo po co? Załatwmy to wolno, bo temu magowi nie chce się chodzić szybciej. No i dobrze ci tak. Jak trzy ucznicy załatwiają maga, co ja mówię, tego ludzia, który wysyła magna strzała, ci trzej jak strzelą, to sześciu powinno rozgromić ich. Znowu mnie zaatakowali kompletnie bez sensu. Co z tego, że idzie dwóch magów? Zaatakowali mnie bez sensu. Jeszcze próbowałem taktyki, żeby obejść maga. Raz to zadziałało, a raz. No, no już później. Okej, rozgromili mnie trochę gniew mieczów. Więc sobie wezmę jednego tego. No i czterech tych. No serio! Dopiero co skończyliśmy poprzednią potyczkę. Już chcecie znowu na bitkę? No to są jakieś jaja chyba. Nie, na szczęście nie. Ja z nimi nie wytrzymam. Dobra. Co oni tam robią? Szykują obronę. W sensie jeden mag. Dziwne. Dobra, tak czy siak, dziwne czy nie? Już doszedł? Dobra, nieważne czy doszedł. I tak jest szybszy niż łucznicy. Atakujemy ich z grubej rury. Górnicy dalej kopią przecież. Ten mag jest po prostu najlepszy, ale on ma strasznie długi cooldown, jeżeli chodzi o wybuch. A strzał to będzie masa. Dobra. Ty masz tyle ludzi, bo masz tyle górników. Górników to ja zaraz rozgromię twoich.
I okej, ja sobie dokończę ten level, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję oraz walnijcie dzwona. Będzie mi bardzo miło, widzimy się w kolejnym filmie, pa pa!